Cześć! W tym filmie pokażę, jak obliczyć błąd pomiarowy, jak znaleźć potrzebne dane do tych obliczeń i co zrobić, aby ten błąd był mniejszy. Będą wzory, praktyczne przykłady, porady, szybkie szacowania. Będzie też w jakich sytuacjach to wszystko, czyli liczenie błędów czy staranie się, aby był jak najmniejszy, kompletnie nie ma sensu i szkoda na to czas. Chciałbym, aby ten film był inny niż to, co widziałem do tej pory. Znacznie mniej naukowy, mniej szkolny, mniej akademicki. Teoria i potrzebne wzory oczywiście będą, ale za resztę to mnie chyba byli nauczyciele nie polubią. Kiedy nie ma sensu zajmować się błędami? Wtedy, kiedy wiemy, że ten błąd nie wpływa na nasze wnioski z pomiaru. I tu potrzebujemy wiedzieć, jakiego błędu możemy się spodziewać. I właśnie o tym będzie za chwilę. Na przykład sprawdzamy bezpiecznik. Może być sprawny lub przepalony. Nie potrzebujemy znać jego dokładnej rezystancji. Będzie albo bliska zeru, wniosek, bezpiecznik sprawny. Albo nieskończoności, wniosek, bezpiecznik przepalony. Tu nie ma sensu liczyć błędy. Albo akumulator żelowy. Poniżej 9 V, prawdopodobnie to już elektrośmieć. Mamy około 3 V. I nawet bardzo duży błąd pomiarowy w tym przypadku na ten wynik nie wpłynie. Kolejny przykład. Naprawiamy płytę główną laptopa. Mierzymy rezystancję głównej gałęzi. Właściwie to nie wiemy nawet, ile dokładnie powinna wynosić, więc po co dokładnie mierzyć? Z czym to porównamy? Wiemy natomiast, że wynik rzędu kiloohmów jest ok, a poniżej ohma czy kilku ohmów już nie. Jeśli zobaczymy wynik rzędu części ohma, to nawet jeśli błąd mógłby wynosić 1000%, to i tak wiemy, że mamy zwarcie. I tak wyciągniemy prawidłowy wniosek. Więc po co tu liczyć błędy? Przecież w tym czasie można byłoby naprawić usterkę albo obejrzeć jakiś ciekawy film na tym kanale. Jest wiele ciekawszych zajęć niż liczenie błędów. Jest natomiast wiele sytuacji, kiedy błąd może wpłynąć na wnioski. Na przykład napięcie w naszych gniazdach sieciowych powinno wynosić około 230 V plus minus 10%. Czyli nie może być niższe niż 207 i wyższe niż 253 V. Załóżmy, że zmierzymy i widzimy na wyświetlaczu 252 V. Multimetr wskazał niższą wartość, więc mogłoby się wydawać, że jest ok, że napięcie mieści się w dopuszczalnym zakresie. Ale czy na pewno? Jaki byłby wniosek, jeśli nasz multimetr może w tym przypadku popełnić błąd rzędu kilkunastu voltów? Może jednak to napięcie będzie za wysokie? Do tego przykładu jeszcze wielokrotnie wrócimy. Najpierw zobaczmy, jak liczy się błędy przy pomiarach multimetrem czy miernikiem. Będą też przykłady. Nie tylko, aby w praktyce pokazać sposób obliczenia, ale też pokazać, jakiego rzędu błędów można się spodziewać i jaki ma to związek z zakresami. Ogólny wzór może wydawać się skomplikowany, ale za chwilę wszystko wyjaśnię. Różnica pomiędzy tym, co widzimy na wyświetlaczu, a rzeczywistą wartością to plus minus w nawiasie A% RDG plus B razy DGT, gdzie RDG to wartość wskazana z wyświetlacza, czyli to, co nam pokazał multimetr. DGT to rozdzielczość na danym zakresie, to najmniejsza możliwa wartość, którą może pokazać multimetr. To właśnie wartość ostatniej cyfry. Na przykład widzimy na wyświetlaczu 253 V. Możemy powiedzieć, że wyświetla z dokładnością do 1 V. I to jest właśnie nasza rozdzielczość. 1 V. Albo widzimy 3,25 V. Możemy powiedzieć, że wyświetla z dokładnością do 0,01 V. Rozdzielczość to właśnie 0,01 V. Mamy jeszcze literki A i B. Te odczytamy z instrukcji multimetru czy miernika. Mamy tu taki przykładowy wpis w instrukcji. Dokładność to plus minus w nawiasie 1% plus 3. Podobne do naszego wzoru? Tu właśnie mamy nasze A i B. To nasze A, natomiast 3 to nasze B. Mamy więc plus minus i w nawiasie 1% razy wskazanie multimetru plus 3 razy rozdzielczość. I to wyliczamy. Wartość rzeczywista to wskazanie multimetru plus minus to, co wyliczyliśmy. Osobno dodajemy i odejmujemy, aby otrzymać dwie wartości. Maksymalną i minimalną. A pomiędzy tymi wartościami znajduje się rzeczywista mierzona wartość. Nadal nie wiemy, ile ta rzeczywista wartość wynosi,
ale wiemy, w jakim przedziale ona się mieści. Wydaje się skomplikowane? Spokojnie, zaraz będą przykłady i wyjaśnienia. Mamy tu multimetr UT33B z ręcznym wyborem zakresów. W instrukcji znalazłem dokładność. Widzicie ją w tabeli. Zmierzę napięcie bateryki 9V. Ustawiam zakres na 20. Spodziewam się około 9V, więc to najmniejszy powyżej spodziewanego napięcia. Dlaczego nie na przykład 200 czy 500V? Przecież też są większe od spodziewanego. O wpływie zakresów na błędy będzie w dalszej części. Mierzę i otrzymuję wynik 9,19V. Na zakresie 20V mamy rozdzielczość 0,01V. Zobaczcie na wyświetlacz. To właśnie najmniejsza możliwa do wyświetlenia wartość. Ta ostatnia, najmniej znacząca cyfra. Można powiedzieć, że wyświetlona wartość jest dokładnością do 0,01V, czyli przybliżony do 0,01V. Dla tego przedziału dokładność to plus minus 0,5% plus 2. No to liczymy. Plus minus 0,5% razy wskazanie z wyświetlacza dodać 2 razy rozdzielczość 0,01V. 0,5% to 0,005 i mamy. To mniej niż 0,07V. Czyli różnica pomiędzy tym, co pokazał nam multimetr, a mierzoną wartością, to mniej niż 0,07V. Nie wiemy, czy na plus, czy na minus, ponieważ przed wzorem mamy plus i minus. Gdybyśmy mieli tylko plus lub tylko minus, to wtedy byłaby to wartość większa lub mniejsza. Ponieważ mamy plus i minus, wyliczamy przedział. Do tego, co zobaczyliśmy na wyświetlaczu multimetra, dodajemy i odejmujemy tą właśnie wartość. I mamy dwie wartości. Przedział wartości. Rzeczywista wartość jest pomiędzy. Drugi przykład. Ta sama bateryjka, ale multimetr automatyczny. UT61B+. Tak wygląda tabelka z instrukcji. Tu podana jest jedna dokładność dla napięcia stałego, bez podziału na zakresy. Wynosi ona plus minus 0,5% dodać 3. Mierzę i mamy wynik 9,20. A jaka jest rozdzielczość? Najmniejsza możliwa do wyświetlenia wartość to 0,01V. Więc liczę. I tu też możemy policzyć przedział. I trzeci przykład, trzeci multimetr. Tym razem UT136C. Na ekranie tabelka. Też mamy wynik 9,20V. Dokładność to 0,8% plus 1. Rozdzielczość to też 0,01. Liczymy plus minus 0,008 razy 9,20 dodać 1 razy 0,01. I otrzymujemy wynik około 0,084V. Podobnie liczymy przedział. Zauważmy, że te różnice zależą od miernika. Czy takie różnice mają istotne znaczenie? Czy wpływają one na wynik? To już musicie ocenić sami, uwzględniając cel pomiaru. Ja chciałem sprawdzić, czy ta bateryjka nadaje się do użytku, czy do elektrośmieci. A do tego liczenie błędu nie było potrzebne. Wystarczyłoby oszacować, że ta różnica byłaby w granicach 0,1 czy 0,2V. Mi by to wystarczyło do wyciągnięcia wniosków. Ale jak to szybko oszacować? Pokażę Wam mój sposób, który stosuję od wielu lat. Popatrzmy na wzór. Mamy dwa składniki. Błąd procentowy, zależny od wyniku pomiaru, i błąd zależny od najmniejszej znaczącej cyfry. Czyli 1% z wartości z wyświetlacza i 3 razy ostatnia cyfra. Bez kalkulatora. Weźmy w uproszczeniu, mamy 9V, 1% z tych 9V to około 0,09V i do tego jeszcze te 3 ostatnie cyfry, czyli 0,03V i będziemy mieli około 0,12V. Trochę zaniżyliśmy te 9V, na pewno wyjdzie nam mniej niż 0,15V. Wiemy mniej więcej, czego się spodziewać. I wiemy, czy to dla nas znacząca różnica. Czy liczymy błąd, liczymy przedziały? Czy może ta różnica jest tak znikoma, nieistotna dla wniosków, które i tak później nie uwzględnimy i wtedy nie warto jej liczyć?
dalszej części pokażę jeszcze jedno przydatne uproszczenie. Zobaczmy, jak to wygląda dla pomiarów napięcia sieciowego. Przyda nam się to też, kiedy wrócimy do przykładu z początku filmu. Pierwszy multimetr i mamy wynik 236 V. Dokładność 1,2% plus 10. Rozdzielczość 1 V. 236 V razy 1,2% to ponad 2,8 V. A do tego jeszcze 10 razy 1 V. Prawie 13 V różnicy. To wiele może zmienić. W przykładzie z początku filmu błąd już rzędu 1 V mógł zmienić wnioski. I mniejszy niż w tym przypadku nie będzie. A jak widzimy, może być nawet ponad 12 V różnicy. Zwróćmy uwagę jeszcze na rozdzielczość i drugą część wzoru. Na tym zakresie dokładność jest mała. Pomijając wartość procentową, i tak mamy 10 V z samej rozdzielczości. Szybki wniosek? Ten multimetr się do tego nie nadaje. Weźmy drugi multimetr. To napięcie trochę się zmienia. Przyjmiemy 233,4 V i policzmy błąd. Dokładność plus minus 1% plus 3. Rozdzielczość 1,1 V. I mamy 233,4 razy 1 setna dodać 3 razy 1,1 równa się 2,634 V. Już dużo lepiej. Ale taki błąd w przykładzie z początku filmu nie pozwoliłby na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Zobaczmy trzeci multimetr. Przyjmijmy, że pokazuje 234,8 V. Dokładność 1,2% plus 3. Rozdzielczość 1,1 V. Będzie bardzo podobnie, około 3,12 V. Wiemy już, z jakim błędem możemy mieć do czynienia. Czy przy takim błędzie możemy w przykładzie z początku filmu powiedzieć, że napięcie jest prawidłowe? No nie. Może przekroczyć dopuszczalne, ale też może go nie przekroczyć. Ktoś by powiedział, większe prawdopodobieństwo, że nie przekroczy. No, właściwie tak, tylko że tu nie ma znaczenia, jakie jest to prawdopodobieństwo. Liczy się wynik, liczy się wniosek, a wniosek jest niejednoznaczny. Co więc możemy wywnioskować? Przy wynikach bliskogranicznych potrzebny jest dokładniejszy przyrząd pomiarowy. To przykład, kiedy błąd pomiarowy wpływa na wnioski z pomiaru. Ale nie tylko dokładność multimetru wpływa na wynik i być może na wnioski. Sam sposób wykonania pomiaru też może być istotny. Albo i bez znaczenia. Pod jednym z filmów pojawił się komentarz, że nie należy trzymać przy pomiarze rezystorów palcami. Sprawdźmy, kiedy ma to znaczenie i w jaki sposób wpływa na wnioski. Rezystor poniżej 1 Ohma. Jaka różnica? Żadna. No to rezystor około 1 kiloohma. Różnica? Też żadna. Ale zobaczmy około 2 megaohmów. O, tu już różnica jest duża. Dlaczego? Ponieważ mierzymy nie tylko wartość rezystora, ale także wartość rezystancji naszego ciała. Połączenie równoległe rezystora i naszego ciała. I dla tego połączenia równoległego widzimy wynik na wyświetlaczu multimetru. Natomiast dla małych rezystancji istotna może być dodatkowa rezystancja sąd pomiarowy. Żabki mają około 1,1 Ohma, która sumuje się z rezystancją mierzoną. Wynik mamy dla tego połączenia szeregowego. Jeśli użyjemy sąd o mniejszej rezystancji, to wynik będzie dokładniejszy. Poza tym na wynik może wpływać także m.in. temperatura, ciśnienie, wilgotność czy zakłócenia elektromagnetyczne, które w jednym z filmów były już widoczne. Wspomniałem wcześniej, że będzie jeszcze jedno uproszczenie. Bardzo często, zwłaszcza przy napięciu stałym czy elementach o dużej tolerancji, te błędy są tak małe, że nie ma sensu ich liczyć czy nawet szacować. A gdybyśmy znali maksymalny błąd na danym zakresie pomiarowym, czy byłoby prościej? A kiedy występuje największy błąd pomiarowy? Kiedy mierzymy minimalną wartość dla danego zakresu. Wtedy ta druga część wzoru, te ostatnie znaczące cyfry, bardziej wpływają na względny wynik. Załóżmy, że na zakresie 20 V mierzymy napięcia od 2 V, czyli powyżej niższego zakresu multimetru, do 20 V, do przejścia do wyższego zakresu.
Dla UT33B mamy dokładność rzędu plus minus 0,5% plus 2. Mierząc napięcie rzędu 2 V, mamy 0,005 razy 2 dodać 2 razy 1/100, co nam daje 0,03 V. To jest około 1,5% wartości, którą mierzymy. A mierząc napięcie rzędu 20 V, mamy 0,005 razy 20 dodać 2 razy 1/100, czyli mamy 0,12 V. To około 0,6% wartości mierzonej. Zauważcie, mierząc 10-krotnie wyższe napięcie, różnica bezwzględna w voltach jest tylko 4-krotnie większa. Im bliżej końca zakresu, tym większa dokładność. I właśnie po to są zakresy pomiarowe w multimetrach. Przecież możemy mierzyć napięcia rzędu 2 V na zakresie 1000 V. Tylko jak duży będzie wtedy błąd? Mamy tu kolejny ważny element układanki. Na dokładność wpływa wybór zakresu pomiarowego. Ale to, co nas najbardziej interesuje w tym przykładzie, to największa różnica bezwzględna na tym zakresie. To właśnie te 0,12 V. Mierząc na tym zakresie, wiemy, że nie będzie większej różnicy pomiędzy tym, co widzimy na wyświetlaczu, a wartością mierzoną. Jeśli taka różnica, maksymalna jaka może się pojawić, nie wpłynie na wnioski z pomiaru, to czy jest sens liczenia błędów? A taką maksymalną różnicę możemy wyliczyć sobie też dla innych zakresów. I tu, gdzie nie jest potrzebna duża dokładność, ten sposób może bardzo ułatwić i bardzo przyspieszyć pracę. No to podsumujmy. Jeśli wiemy, że błędy nie wpłyną na wnioski, to nie ma sensu ich liczyć. Chyba że jest to wymagane, to wtedy liczymy ze świadomością tej bezsensowności. Najczęściej nie ma sensu liczyć błędów, kiedy różnica pomiędzy dopuszczalną, graniczną, porównawczą, a zmierzoną wartością jest dużo większa niż możliwy błąd. Jeśli wniosek z pomiarów jest zero-jedynkowy, tak, nie, dobrze, źle, przepalony, sprawny, ok, zwarcie i tak dalej. Jeśli nie wiemy lub mamy wątpliwości, to liczymy błąd, przedziały i już wiemy lub dowiadujemy się, że potrzebujemy dokładniejszego sprzętu. Liczenie błędów nie jest przecież takie trudne, nawet jeśli wcześniej wydawało się Wam skomplikowane. Więc w przypadku wątpliwości lepiej to policzyć i wiedzieć, niż się pomylić. Co jeszcze wpływa na dokładność? Im lepiej dobrany zakres pomiarowy, tym ogólnie zazwyczaj większa dokładność. Dla poszczególnych zakresów pomiarowych możemy określić błąd maksymalny lub, upraszczając, szybko oszacować błędy i w ten sposób stwierdzać, czy w ogóle warto je liczyć. Na wynik mogą wpływać też inne czynności, np. sposób pomiaru, sondy, temperatura, wilgotność, zakłócenia. Ważne, aby w przypadku, kiedy są one istotne, je wyeliminować lub uwzględnić w wyniku. Dodatkowo, te wszystkie błędy mogą się sumować lub znosić. Dlatego warto wiedzieć, jak powstają, jak je ograniczać, kiedy warto je liczyć i uwzględniać, a kiedy nie mają dla nas żadnego znaczenia lub wpływu na wnioski. To oczywiście nie wszystkie aspekty błędów przy pomiarach, ale moim zdaniem to te najważniejsze. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.